Dopiero we wtorek po południu można było zabrać z ulicy ciała dwóch mężczyzn, którzy zginęli w wybuchu samochodu w Częstochowie. Przez 24 godziny było to niemożliwe, bo strażacy z jednostki chemicznej schładzali butle z acetylenem, które znajdowały się w samochodzie. Aktualnie trwają sekcje zwłok dwóch mężczyzn, którzy zostali poszkodowani w trakcie tego zdarzenia. Sekcja jest przeprowadzona z udziałem prokuratora w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wybuchu zginęło dwóch mężczyzn w wieku 50 i 70 lat. To pracownicy jednej z częstochowskich firm. Kiedy było już bezpiecznie, na miejscu rozpoczęły się oględziny. Na miejscu do późnych godzin wieczornych pracowali śledczy, również byli biegli z zakresu ruchu drogowego, z zakresu pożarnictwa, Urząd Dozoru Technicznego i Państwowa Inspekcja Pracy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Wiadomo, że samochód przewoził sprzęt spawalniczy, w tym butle z acetylenem.